Poranek Radia Tok FM. Dominika Wielowiejska, witam Państwa. Gościem Radia Tok FM jest Joachim Brudziński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam. Czy to prawda, że w partii Jarosław Kaczyński ma ksywkę Kaczafi? Proszę pani, ja czytałem o czymś takim, ale na, powiedziałbym, najbardziej wulgarnych i antypisowskich wpisach na forach internetowych. Natomiast... Gdzieżby tam? Ja czytałam to w Uważam, że w tygodniku największym autorów niepokornych, bo tak jest napisane na pierwszej stronie, moim zdaniem, gdzie przypadają zwolennicy czwartej RP. W prześmiewczej rubryce, jak mnie mam redaktora Mazurka i redaktora... No ale oni tak to przedstawiają, Zaleskiego. Oni tak to przedstawiają, że taką ksywkę pan prezes ma. Proszę pani, jakbyśmy mieli opisywać polską politykę przez prześmiewcze teksty redaktora Zaleskiego i redaktora Mazurka, to wie pani to... Starają się pisać prawdę, niezależnie od tego, że się wyśmiewają, więc rozumiem, że uważam, że wprowadza czytelników w błąd. Tak, proszę pani, uważam, że w sposób bardzo wyrafinowany, jeżeli chodzi o pióro pana redaktora Mazurka, wprowadza czytelników w błąd, ponieważ nikt w PiSie ani nieoficjalnie, ani w sposób złośliwy Jarosława Kaczyńskiego Kaczafim nie nazywa. Natomiast no, mam nadzieję, że pani redaktor od lat zajmująca się polityką rozróżnia teksty publicystyczne od tekstów satyrycznych. Tak, panie pośle, ale chodziło o to, że to przezwisko prezesa miałoby wynikać z tego, że tak naprawdę Jarosław Kaczyński sam decyduje, kto dostaje stanowisko szefa w poszczególnych okręgach PiS-u i że tak naprawdę żadnej demokracji wewnątrzpartyjnej nie ma. Proszę pani, jesteśmy po pierwszej turze zjazdów okręgowych. Ja sam uczestniczyłem w dwóch, w Szczecinie i w Koszalinie. I polecam tym wszystkim, którzy taką tezę jak pani redaktor tutaj stawiają, porozmawiać z uczestnikami tych zjazdów. Nie, ja czytam Rzeczpospolitej i w innych gazetach. Po pierwsze, pani redaktor, nie jest prawdą, że Jarosław Kaczyński jednoosobowo wskazuje kandydatów. Akurat ale wygrywają wypadku... tylko osoby rekomendowane przez władze centralne partii. Jarosław Kaczyński, wszystko na to wskazuje, ma autorytet w partii. Olbrzymi autorytet w partii, że rzeczywiście... A poza tym przede wszystkim jest politykiem racjonalnym i nie jest tak, że Jarosław Kaczyński sobie coś tam umyśli, aha, no to kandydatem w tym okręgu będzie ten czy tamten. To jest decyzja w dużej mierze, w znaczącej mierze oparta o rozeznanie i dyskusję wewnątrz tego kręgu, wśród parlamentarzystów, wśród struktur powiatowych. I wskazuje się kandydata tego, który cieszy się największym autorytetem i ma największe szanse na wygraną. Akurat jeżeli chodzi o sytuację wskazania w tych okręgach, gdzie zgłosiło się więcej niż jeden kandydat, bo w przeciwieństwie do wcześniejszych wyborów, tym razem, aby móc uzyskać rekomendacje, kandydat musiał przedstawić plan pracy na najbliższe 2 lata, ponieważ statut został zmieniony i kadencja teraz władz okręgowych będzie trwała tylko 2 lata. Po to między innymi, żeby taki nowy szef, czy nowi członkowie zarządu okręgowego nie traktowali tej nominacji jako takiej dodatkowej gwiazdki na pagonie, bo to... Bardzo często bywało tak, że osoba wybrana na szefa okręgowego uważała, że już zbytnio starać się więcej nie musi, bo to już daje jej gwarancję wysokiego miejsca na liście wyborczej przy okazji układania list do parlamentu. Teraz ta kadencja została skrócona po to między innymi, aby w połowie kadencji parlamentu móc ocenić, czy... Ktoś się sprawdził, czy nie. Czy jest realizowany? Tak, czy się sprawdził, czy jest realizowany ten program, który został przedstawiony. Natomiast w tych wypadkach, gdzie zgłosiło się więcej niż jeden kandydat, takich wypadków było około 20 w skali 40 okręgów, decydował komitet polityczny i odbyło się głosowanie w komitecie politycznym. Jarosław Kaczyński w tych wypadkach, gdzie miał inne zdanie, jednak przyjął, chociaż kompetencja statutowa tutaj jest po jego stronie, przyjął te wskazania komitetu politycznego i to jest najlepszy dowód, że zresztą nigdy wcześniej nie było tak, bo panie redaktor, być może o tym nie pamięta, wielokrotnie, może niewielokrotnie, ale kilkukrotnie zdarzyło się, że osoba wskazana przez Jarosława Kaczyńskiego przez zjazd okręgowy
czy przy okazji chociażby wyboru szefa Rady Regionalnej, czyli takiej wojewódzkiej struktury, wybrana nie została. I panie... A teraz już się to nie zdarza. Ale no, pani senator pani, Beata Gosiewska... Przed nami jeszcze około 20 zjazdów. No, mam nadzieję, pani senator Beata Gosiewska jest rozgoryczona, wdowa po Przemysławie Gosiewskim, jeśli chodzi o wybory w Kieleckim, dlatego że uważa, że została wyeliminowana z gry jakby no, takimi sposobami nieeleganckimi. Nie wpuszczono części jej zwolenników. Proszę pani, o tym, kto może uczestniczyć w zjeździe, decydował nie Jarosław Kaczyński, ani władze centralne, tylko decydował zespół powołany do przygotowania zjazdów w oparciu o dokumenty. Jeżeli pani senator Gosiewska ma jakieś zastrzeżenia statutowe czy proceduralne, zawsze od takiej decyzji można się odwołać. Akurat jeżeli chodzi o sytuację w Świętokrzyskiem, tam głównym argumentem było to, że nie zostały osoby dopuszczone do zjazdu, które miały nieuregulowane składki członkowskie. No wie pani, no, partia jest dobrowolnym zrzeszeniem no, chcących pracować w partii, no ale jednak musi kierować się w swojej pracy pewnymi regułami. Jedną z takich podstawowych statutowych reguł jest fakt płacenia składek członkowskich. Argument, że no, świętej pamięci Przemysław Gosiewski dopuszczał takie osoby, no, ma się nijak do sytuacji obecnej. No, świętej pamięci Przemysław Gosiewski cieszył się takim autorytetem w Świętokrzyskiem. Tak potraktowano jego żonę. No, ale proszę pani, no, ja bardzo cenię sobie i szanuję... Znaczy ona jest rozgoryczona. Cenię sobie i szanuję panią senator Gosiewską, no ale jednak partia polityczna w swojej działalności no, nie może kierować się faktem, no, powiedziałbym, takich relacji rodzinnych. No, no, bo panie Boże, ja chciałam pana prosić o komentarz jeszcze w innej sprawie, mianowicie prokuratura zdecydowała o ekshumacji ciała między innymi Przemysława Gosiewskiego, a także Janusza Kurtyki. To się wszystko odbywa przy sprzeciwie też pani senator częściowym, ale także przy sprzeciwie Zuzanny Kurtyki. Czy pan uważa, że prokuratura słusznie podjęła decyzję o ekshumacji? Proszę pani, nie wiem. No, no wiem jedno, że jest bardzo wiele wątpliwości. Wiem, że jest praktycznie zero współpracy między prokuraturą polską a rosyjską. Wiem, że kłamstwem okazały się te wszystkie zapewnienia, które z mównicy sejmowej... Czyli słusznie prokuratura podjęła decyzję, czy nie? Proszę pani, nie wiem tego, czy słusznie. Nie wiem, jakie były ostateczne przesłanki. Czytam wywiad z panem mecenasem Rogalskim, pełnomocnikiem części ofiar, który dziękował prokuraturze za to, że odbyła się ta ekshumacja świętej pamięci Przemysława Gosiewskiego w sposób godny. Chciałbym osobiście poznać rzeczywiście wszystkie okoliczności tej tragedii i wiem jedno, że w sposób no, wręcz nieprzyzwoity opinia publiczna, Wysoka Izba, Sejm, rodziny były traktowane przez pana premiera i przez obecną panią marszałek Ewę Kopacz. Jeżeli pani pozwoli, dokończę. No ale nie, bo ja pytam o decyzję prokuratury, a pan mówi o czymś innym. Nie o czymś innym. Ja chcę powiedzieć tylko tyle, że pani Ewa Kopacz z mównicy sejmowej powiedziała, kłamiąc, że polscy patomorfolodzy stanęli ramię przy ramieniu przy patomorfologach rosyjskich i przeprowadzono sekcję zwłok bardzo rzetelnie i dokładnie. Okazało się, że to było ordynarne kłamstwo. Ciągle mówimy nie na temat. Pani redaktor uważa, że nie na temat. No właśnie, nie, bo to jest istota rzeczy. Nie, na temat no, decyzji prokuratury, pani redaktor. Opinia a pan prokuratury powtarza swoje ataki na Kopaczową. Ja bezsensowne, ja atakuję, naprawdę. Bezsensowne, no bezsensowne, dlatego że ona tam siedziała, wspomagała bardzo, te rodziny. Bardzo pani redaktor na tyle, się pobudziła mogła w obronie pani minister Kopacz. No nie, no Kopacz. Bo to już po prostu międlimy to już tyle czasu pani naprawdę. Pani redaktor mnie pyta, ja odpowiadam. Skoro prokuratura podjęła decyzję ekshumacji, to między innymi dlatego, że pani minister Ewa Kopacz, ówczesna minister zdrowia, po prostu nakłamała rodzinom i nakłamała opinii publicznej, wprowadzając opinię publiczną w błąd. Nie było żadnych sekcji zwłok. Okazuje się, że jest bardzo dużo wątpliwości medycznej. Nie znamy prawdziwych przyczyn zgonu. Wiemy jedno, że w wypadku dokumentacji medycznej, tej, która została przedstawiona rodzinie, jeżeli chodzi o świętej pamięci Przemysława Gosiewskiego, nic się nie zgadza. Absolutnie nic. No zobaczymy, jeszcze nie znamy wyników. I pani redaktor pyta mnie o ocenę, czy dobrze się stało. Uważam, że chociażby z tego powodu dobrze. Natomiast jest świętym prawem rodziny, jest
świętym prawem rodziny do tego, żeby też mieć w tej sprawie wątpliwości. No ja nie chcę występować ani w obronie prokuratury, ani tym bardziej jako adwokat rodzin, bo nie mam do tego prawa. Wiem jedno, że jest tyle wątpliwości, między innymi związanych z dokumentacją medyczną tych, którzy są pochowani, że jest to absolutny skandal. I akurat w tym wypadku cieszę się, że być może prokuratura, tak jak w wypadku tych łgarstw dotyczących obecności w kokpicie generała Błasika, również te inne łgarstwa... Powtarza pan cały czas to samo. Dobrze, nie, to nie to samo, bo pierwszy raz o tym powiedziałem. Jeszcze jedno pytanie chciałam panu zadać. Czy rzeczywiście zostanie odnowiony projekt POPiS? Bo dzisiaj minister sprawiedliwości Jarosław Gowin jest postrzegany jako taka osoba, która dąży do odnowienia takiego sojuszu i widać to także po planach deregulacji, które PiS popiera. Nawet panu redaktorowi Żakowskiemu, jak mówiliśmy przed wejściem na antenę, śni się to jako coś przerażającego. Proszę pani, gdybym chciał być bardzo złośliwy, to powiedziałbym, że chociażby ze względu na to, aby ten czarny sen redaktora Żakowskiego się ziścił, to pewno byłbym zwolennikiem takiej tezy. No, ale jestem realistycznym politykiem i wiem, że dzisiaj powrotu do popisu nie ma, że pan minister Gowin, którego na tle innych ministrów tego dosyć kuriozalnego rządu oceniam pozytywnie. No jednak żadnej wiosny tutaj nie czyni. Cieszę się, że akurat w tej sprawie sztandarowego projektu Prawa i Sprawiedliwości, czyli dotyczącego deregulacji zawodów, pan minister Gowin sięgnął po te nasze propozycje i po te nasze pomysły, bo przypomnę, że to chociażby... No i też stare platformy, bo minister Szeinfeld usiłował to robić w poprzedniej kadencji. Proszę nie żartować. Pan minister Szeinfeld odszedł do swojego stanowiska w atmosferze skandalu związanego z aferą hazardową. Nie deregulował. Nie wiem, czy miał, wiem to, dlaczego w takim razie pan premier Donald Tusk zdymisjonował. Wiem jedno, że żadnych projektów deregulacyjnych pan Szeinfeld nie przeprowadził. Dobrze, natomiast... to jest koniec totalnej wojny między Platformą a PiS w takim razie, bo pytać, tak można... Proszę o to pytać pana premiera Donalda Tuska i jego doradców wizerunkowych, czy takich pomagierów jak Arabski, czy inni. To na demonstracjach PiS słyszałam, że koniec z czerwoną hołotą pod adresem Platformy, więc... Proszę pani, demonstracje mają swoją taką werbalną dynamikę, natomiast nigdy, proszę sobie przypomnieć, jaką opozycją wobec Prawa i Sprawiedliwości była ówczesna Platforma Obywatelska i proszę sobie przypomnieć, jak rozpętano tę wojnę polsko-polską, która to wojna zakończyła się między innymi takimi tragediami jak ta w Łodzi, kiedy mojego kolegę Marka Rosiaka zamordował były działacz Platformy Obywatelskiej. I wie Czyli pani, popisu pani, nie będzie. Pani mówi o końcu wojny totalnej. Zgadzam się, że taka wojna totalna została wypowiedziana w 2005 roku przez pana premiera Donalda Tuska. Czy Donald Tusk cofnie się z tej wojny? Wielokrotnie. Przypomnę chociażby propozycje składane przez świętej pamięci Aleksandrę Natalii Świat czy Grażynę Gęsicką wtedy, kiedy wchodziliśmy w te pierwsze perturbacje związane z europejskim kryzysem. My wyciągaliśmy rękę do Platformy Obywatelskiej wielokrotnie. Ta ręka była odrzucana. Słyszeliśmy pełne PR-owego... określenia tam, gdzie stoi ZOMO, tam jest właśnie Platforma Obywatelska. Szczególnie określenia, pani redaktor, wspomnianej pani minister Ewy Kopacz pod naszym adresem: hieny cmentarne, szubrawcy, dorżnięcie watachy ministra Sikorskiego. Możemy. Bydło pana ministra Bartoszewskiego pod adresem ZOMO, wyborców. ZOMO, żelity, tak na zmianę. Pani, ale już minęła 7.40, więc musimy skończyć ten wyliczankę. Wie pani, myślę, że gdybyśmy ją kontynuowali, to jednak tutaj Platforma Obywatelska byłaby niedoścignionym liderem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem Radia Tok FM był Joachim Brudziński z PiS. Za chwilę informacja, po informacjach Jolanta Fedak, była szefowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.